Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj nietypowo, bo nagrywam z wakacji na telefonie, więc nie wiem jak to wyjdzie, jeszcze nie nagrywałem na telefonie filmów. No, zobaczymy. W każdym razie miałem nic nie robić w grze, miałem nie otwierać shardów, ale wskoczył fajny event na Ragasha, nowy champion, bardzo ciekawy. No i chętnie go zobaczył siebie. Głównie interesuje mnie ten skill, gdzie najpierw wrzuca na wszystkich decrease defense, i on to umieszcza przed atakiem, więc nie ma problemu z weak hitami. A potem wrzuca jeszcze stun, więc mamy dwie role w jednym, no i dlatego chcę go mieć. No i zobaczymy, czy przy okazji wpadnie coś jeszcze, czy tylko ta jedna legenda. No to zaczynamy. Pierwsza dziesiątka. Bo pewnie będzie bardzo dużo niebieskich, ponieważ... O, jest legenda! Ohoho, fantastycznie. Rotos w pierwszej dziesiątce. Rotos. Już w tym momencie mógłbym skończyć to nagrywanie, bo to jest absolutnie fantastyczny champion. W końcu go mam. Nie robiłem tej fuzji. Na A1 atakuje jednego przeciwnika. Mamy tutaj szansę na decrease defense i ekstra turę. Tutaj atakuje jednego przeciwnika. Obniża max HP i zwiększa swoje HP. Tutaj mamy bardzo silny atak, gdzie ignoruje 60% defensu, ignoruje unkillable block damage. Jak kogoś zabije, dostaje dodatkową turę, no i rusza lawina. Jeszcze ma fajny pasyw. Nie można go zabić jednym uderzeniem, ponieważ można mu zbić HP tylko do 50%. Także trzeba dwa uderzenia, aby go zabić. Ok, fantastyczny początek. Na dzień dobry Rotos, czyli w 150 będą dwie legendy. O, jeszcze będzie oczywiście gwarantowany. Jedziemy dalej. No, niebieskich będzie bardzo dużo. Nie mamy podwójnych szans, więc tak to wtedy wygląda. Jedna Lucia wpadła. Jedziemy dalej. Jest Nazana. O, jeszcze Kaiden. Dwa epiki w jednej dziesiątce. Bardzo fajnie. No, oczywiście to są dla mnie kurczaki. Mam już tych czempionów. Seeker, kolejny bardzo fajny czempion. Jedziemy dalej. Ciekawe, czy coś jeszcze wpadnie. Czy będą trzy legendy. No, szanse na to są minimalne, no bo Mercy już zresetowany, więc nie wejdzie. Duke i Torhaki. O, bardzo fajnych epików trafiam. No, nie mam czasu ich za bardzo omawiać. Szybki film, jak mówiłem. Ok, kolejna dziesiątka. Bonekeeper, no nic dobrego. Jedziemy dalej. No przynajmniej się klanowi przysłużę, trochę punktów nabiję. Rotos był nowiutki. No i na koniec będzie jeszcze druga nowa legenda, to 60 tysięcy punktów. Więc na coś się im przydam. I Marquez, bardzo fajny, fajna rarka. Fajny defensywny nuker. Old Hermit Jork. Ciekawy epik. O, jeszcze jeden Galkut i trzech Taurus. Zobaczmy, co jest dalej. I same niebieskie. Nawet nie liczyłem tych shardów. Nie wiem, jak blisko jestem 150. Mausoleum Mage. No i Bushi akurat jest beznadziejny. I mamy gwarantowanego Ragasha, czyli dwie nowe legendy. No powiem tak, jak najbardziej opłacało się otwierać shardy dzisiaj. No. Spójrzmy,
Skinwalkers. Otwórz się. Skinwalkers i nowiutki Ragasz. Że od razu będę mógł jednego i drugiego wyksiążkować. Jest CVC. No i będę ich od razu budował. Oczywiście na arenę. Ok, szybki film z mojej strony. Tyle. Ja wracam na plażę. Mówi do Was Samael. Cześć!